poniedziałek 30 sierpnia, Jola Babin, zapraszam na informacje piotrkowskie. A w dzisiejszym wydaniu powiemy m.in. o wystawie Rolszansa 2010 oraz turnieju piłki ręcznej o Puchar Prezydenta Miasta. Tradycyjnie już na terenie zamku w Bykach odbyła się wystawa promocyjno-handlowa Rolszansa. W miniony weekend zjechało do Piotrkowa wielu wystawców, którzy niezrażeni pogodą prezentowali swoje produkty i maszyny rolnicze. Największym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska wystawowe ciągników i kombajnów najnowszej generacji. Choć i producenci mniejszych maszyn nie mogli narzekać na brak zainteresowania. Spodziewaliśmy się innej pogody, rzeczywiście troszeczkę jeszcze przy tym lecie, ale myślę, że może jutro troszkę nam się poprawi. I pogoda, i frekwencja z ludźmi, z osobami zwiedzającymi, prawda? Jak się okazało, uwagę męskiej części zwiedzających przykuwały nie tylko maszyny usprawniające pracę w gospodarstwie. Znalazło się takie stoisko, od którego panom ciężko się było oderwać. Przyprawy z całego świata mamy z Indii, mamy z Chin, z Wietnamu, no generalnie z Polski, mieszanki gotowe. Polacy słyną z tego, że z przypraw to tylko sól i pieprz. Jak zainteresowanie? Generalnie jest to prawda i większości musimy przyznać, że naszymi klientami są mężczyźni, większości. Nie sposób było przejść obojętnie obok stanowiska należącego do zespołu szkół rolniczych w Bujnach. Zaprezentowano na nim efekty ciężkiej pracy uczniów tej placówki, które swoją okazałością i kolorystyką sprawiały wrażenie sztucznych. Zarówno plony, jak i zainteresowanie młodych ludzi rolnictwem były jednak zupełnie prawdziwe. Oczywiście, że reklamujemy szkołę i w czasie takich wystaw, a zainteresowanie jest, no, płody rolne wzbudzają duże zainteresowanie, nabywcy są również i młodzież podchodzi, pyta o możliwości kształcenia się w naszej szkole. Deszcz nie dawał za wygraną i skutecznie zniechęcał zwiedzających. Dla tych, którym aura nie pozwoliła podziwiać nie tylko pięknych płodów rolnych, ale imponujących maszyn rolniczych, mamy dobrą wiadomość. Następna Rolszansa już w przyszłym roku. Do końca życia będą dziećmi, dorosłymi dziećmi alkoholików. Szczegóły w materiale filmowym Natalii Bolonek. Środowisko rodzinne jest tym, w którym kształtuje się każdy człowiek. Rodzina powinna zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie swoim członkom poprzez budowanie stabilizacji emocjonalnej i materialnej. Kiedy w domu pojawi się problem alkoholowy, tej stabilizacji brakuje. Głównie ze względu na nieprzewidywalne i nieliczące się z innymi zachowania jednej osoby. Jest to rodzina dysfunkcyjna, czyli taka, która nie spełnia swoich funkcji, nie spełnia swoich zadań, jakie ma wobec dziecka, nie sprzyja jego prawidłowemu rozwojowi. Co stanowi podstawę bardzo poważnych konsekwencji. Dzieci też żyją w ciągłym poczuciu zagrożenia. Bardzo często cierpią, często są ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej. Bardzo szybko uczą się, że nie można ufać swoim rodzicom, że nie można ufać innym ludziom. Czują się opuszczone, czują się samotne. Bardzo często ukrywają i tłumią swoje uczucia. Często jest tak, że czują się gorsze, czują się odpowiedzialne za picie swoich rodziców, bardzo często doświadczają wstydu i właśnie to rodzi takie poczucie bycia gorszym. Bardzo duże będzie miało to znaczenie dla ich poczucia własnej wartości, dla kształtowania się prawidłowego obrazu siebie, prawidłowej, pozytywnej, adekwatnej samooceny. Każdego roku Polska znajduje się w czołówkach statystyk dotyczących ilości spożytego alkoholu na jednego mieszkańca. Alkoholizm to jeden z najgroźniejszych problemów natury społecznej i medycznej w naszym kraju. Wbrew obiegowej opinii nie dotyczy on jednak tylko jednej osoby w rodzinie, dotyka bowiem pośrednio wszystkich jej członków, a zwłaszcza tych najmłodszych. Często się zdarza, że rzeczywiście osoba wychowująca się w rodzinie z piciem problemowym, właśnie z dysfunkcją alkoholową, podejmie podobny wzorzec zachowania w swoim dorosłym życiu. Bywa również jednak tak, że żyje zupełnie inaczej niż rodzic czy rodzice, którzy nadużywali alkoholu i w jego życiu osobistym, dorosłym później taka sytuacja się nie zdarza. Wszystko będzie związane z tym, w jaki sposób właśnie dzieci reagowały, jak radziły sobie z tą sytuacją, jaką miały w swojej rodzinie pochodzenia. Dzieciństwo spędzone w rodzinie z problemem alkoholowym prowadzi do urazów psychicznych, a niejednokrotnie i fizycznych. O ile jednak rany na ciele dziecka zagoją się szybko, to te na jego kształtującej się dopiero psychice pozostaną niezabliźnione przez wiele lat. W ogólnopolskim turnieju piłki ręcznej o Puchar Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego zwyciężyły gospodynie. Sobotnie popołudnie upłynęło w naszym mieście pod znakiem sportowym. W zmaganiach kobiet w piłce ręcznej wzięły udział 4 drużyny.
KS Zgoda Ruda Śląska, KKS Kielce, Młodzieżowa Kadra Narodowa i MKS Piotrkowia. Tuż przed ostatnim, rozstrzygającym meczem zapytaliśmy kapitana naszej drużyny, czego mogą spodziewać się kibice. Nasze szanse, no tak jak powiedziałam, jest to ostateczny sprawdzian przed okresem startowym, więc myślę, że wypadłyśmy nieźle. No, niemniej jest to oceniać, do tego jest trener, ale myślę, że jest zadowolony z naszej pracy i my same też jesteśmy zadowolone. Jeszcze został nam mecz ze Zgodą Bielszowice i myślę, że zdobędziemy to najwyższe trofeum, czyli pierwsze miejsce. Nieobecność drużyny z Belgradu spowodowała, że turniej stracił rangę międzynarodowego. Nie zmniejszyło to jednak zapału zawodniczek i ogromnej woli walki. Pomimo tego, że Piotrków słynie ze swojej drużyny, patrząc na trybuny, trudno było w to uwierzyć. No być może jest to ostatni weekend wakacji i tutaj na pewno część ludzi gdzieś wyjechała poza Piotrków. No na pewno trochę za mało. No mam nadzieję, że na ostatni mecz ludzie dopiszą, dlatego że będzie to mecz o pierwsze miejsce w turnieju. Jednocześnie najbardziej ciekawy, bo Zgoda będzie grała z Piotrkowią. Drugie miejsce zajęły zawodniczki Zgody Ruda Śląska, na trzecim miejscu upasowały się piłkarki z Kielc, a miejsce poza podium przypadło Młodzieżowej Kadrze Narodowej. Najlepszą bramkarką turnieju została Beata Skóra. W dzisiejszym wydaniu informacji to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.